Siemaneczko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak przygotować prawidłowo podkaszarkę spalinową do sezonu koszenia oraz, jak pamiętacie, dokładny rok temu kupiłem tą podkaszarkę za 349 zł i sprawdzimy, czy ona dalej działa. Na zimę oczywiście wypaliłem całe paliwo, czyli nie ma paliwa w gaźniku i umyłem ją całą, wyczyściłem. Zobaczymy, w jakim stanie jest filtr. Zobaczymy, ile żyłki zostało, bo to jest jeszcze ta oryginalna, nawinięta przez producenta. Tutaj dorobiłem kiedyś taki tłumik, znaczy tłumik, rurkę, bo ktoś to tak wymyślił, że tutaj jest ten tłumik i on tu już się kończy, ta rura. I całe te spaliny, niedopalony olej tutaj zostawał i to się brudziło. A tak teraz to wylatuje, także teraz jest lepiej. Poprawiłem to. Jak widzicie, jest to ten sam model z tego samego roku. Także zaczniemy sobie od głowicy, zobaczymy, jak z tą żyłką tam. Tutaj do tej podkaszarki był dołączony taki klucz, dzięki któremu możemy odkręcić właśnie tą głowicę. Tutaj w te dwa otwory, tylko ja widzę teraz, tutaj jest piasku pełno, wkładamy i przekręcamy. Muszę to tutaj oczyścić. No i jak widzicie, już dużo lepiej. Tą głowicę można również w rękach odkręcić w taki sposób, ale jak się nie da, to można tym kluczem właśnie. Tutaj wkładamy w to, hops, i odkręcamy, dużo lżej idzie. Jak widzicie, jeszcze trochę żyłki zostało tej oryginalnej. Także ja myślę, że jeszcze tutaj pokosi bez problemu. Kiedy indziej nawiniemy. Tu jeszcze dobrze, że to całe wyszło, bo tu były takie jeszcze trawa i inne jakieś sznurki kręcone, to tutaj można sobie to oczyścić. O. Tutaj musimy sobie to wcisnąć, bo tutaj jest takie coś dziwnego, że zobaczcie, to wpada. Choć tu się nie wysuwa, ale to wpada. I musimy sobie to wcisnąć, żeby nam wyszło, bo jak to się schowa, to widzicie, tu jest troszkę tylko gwintu. I trzeba to właśnie tutaj w taki sposób zrobić. Możemy jeszcze zobaczyć sobie stan nożyka obcinający nadmiar żyłki, ale tutaj jest wszystko w porządku, nie trzeba nic ostrzyć. Teraz tak, tutaj już mamy wszystko załatwione i zobaczmy sobie, no tu jeszcze nie trzeba smarować, ale pamiętajcie, że co jakiś czas tutaj trzeba dać trochę tego smaru specjalnego do kos, właśnie do takich elementów. Teraz podkaszarkę możemy połączyć. Tak, tutaj musi nam wejść tam w ten frez, a to muszę odkręcić, bo dokręciłem, żeby się nie zgubiło. Ops, i tutaj musi wskoczyć i przykręcamy. Co do silnika, no to pierwsze co, sprawdzamy filtr powietrza. No jak widzicie, ten filtr jest lekko zabrudzony. Jest tutaj widać taki ślad. Trzeba go przemyć, jak i tą całą obudowę. W gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń najlepiej. Ja to teraz właśnie zrobię i zaraz się widzimy. I gdy już umyjecie sobie ten filtr, to trzeba go troszkę namoczyć olejem, żeby lepiej łapał te cząstki. Kolejną sprawą też, raz na jakiś czas warto wymienić świecę i zobaczyć, jaki jest jej kolor, bo to też może świadczyć, jak będzie na przykład zalana, to że za dużo dostaje tego paliwa i nie spala. Także to sobie warto zobaczyć. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć filtr paliwa, czy on jest mocno zabrudzony. Jakby był mocno zabrudzony, to też go trzeba będzie wymienić. No i w sumie to tyle. Możemy robić, tak naprawdę tutaj jest filtr, filtry są najważniejsze w takich podkaszarkach. Teraz możemy robić paliwo już. Oczywiście mieszanka, tak jak tutaj jest napisane. Ja jeszcze 1 do 25 robię.
I podkaszarkę mamy gotową do uruchomienia. I teraz tak, jak ją uruchomić? Tutaj od spodu jest pompka, którą należy wcisnąć 10 razy tutaj, według napisanego, według tej naklejki. Jak mogliście zobaczyć, paliwo już się przelało tym przelewowym wężykiem, także już mamy paliwo w gaźniku. No i teraz uruchamiamy jedynka, włącznik, ssanie do góry, ta dźwignia tutaj, no i odpalamy. Teraz jak już podkaszerka zaapała, to musimy wyłączyć to ssanie na dół. Śmiga. No i jak widzicie, śmiga, wszystko jest w porządku. Teraz trochę sobie pokosimy. Także jak widzicie, z podkaszarką jest wszystko dobrze, śmiga. Mogę polecić już tą podkaszarkę, bo naprawdę jest fajne, jak komuś nie przeszkadza, że ta głowica się cały czas obraca, bo można nawet bez gazu czasami kosić, jak mało jest trawy, to gaz niepotrzebny jest. Także cóż, jeżeli film się podobał, zasubskrybuj mój kanał i zapraszam do oglądania innych moich filmów i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!